Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SaveMod, a dzisiaj zagram sobie w Solo Monkey na modyfikacji, która daje nam możliwość budowania potrójnego 5 tieru. No będzie pewno mega, mega zabawny. Zapraszam was bardzo serdecznie, ale oczywiście na początku, moi kochani wspierający, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Wielkie dzięki dla was. Zostawcie łapkę w górę, w komentarz, subskrypcję. Ja wiem, że to oczywiście często powtarzam, ale no to jest ważne dla naszego kochanego YouTube'a, więc dziękuję każdy sobie, który o tym oczywiście pamięta, a tymczasem przejdźmy do materiału. Ta mapka może nie jest idealna dla tego typu wyzwanie, bo jest tutaj bardzo mało miejsca na nastawianie jednostek. Jak wiadomo, że na tym trybie stawia się dużo danej jednostki, ale zobaczymy, jak to nam się oczywiście uda. Więc odpalamy nasze koło losujące i losujemy dzisiejszą małpkę, która będzie dzisiaj na Solo Monkey brała udział. Więc zobaczmy, co dzisiaj będzie grywane. Tak, shooter. No powiem wam, że spoko, fajnie. Akurat tej nogi się nie spodziewałem, więc to oczywiście jeszcze nam daje jakby wymóg zbudowania sobie tutaj czegoś do wykrywania camo. No bo to by trzeba oczywiście szczyć, chyba że damy sobie tutaj tylko i wyłącznie saba. Może tylko saba użyjemy, że nie będziemy nic więcej stawiali. No dobra. No tak nam wyszło w losowaniu, więc nic na to nie poradzimy. Oczywiście, standardowo już gramy z naszym tutaj przyciskiem do opuszczania wyścigów, żeby wszystko było w miarę sprawnie tutaj nam szło, żeby nie było trzeba robić zbędnych cięć, żebyście wszystko mieli na materiale, a żeby to było w miarę tak fajny, zbity sposób pokazany, bo to jest bardzo ważne, żeby jednak wszystko, żebyście wszystko widzieli, ale jednocześnie też nie musieli tutaj dwóch dni spędzać, aż będę grał do maksymalnej rundy, bo tak standardowo jak zawsze gramy do rundy maksymalnej, z tym, że nie wiem, czy tutaj będę musiał czegokolwiek zmienić, żeby właśnie móc do tej maksymalnej rundy dotrwać. Tutaj właśnie głównie mowa o sabach, a czy mowa o camo. Camo będzie dla mnie mega ciężkie, więc to rzecz jasna, no będzie trzeba jakoś tutaj załatwić, no ale zobaczymy, może jakoś to ogarniemy, żeby to w miarę nam ciekawie tutaj szło. Zobaczymy zresztą, na razie skupiamy się tutaj na obronie. Mam nadzieję, że będę mógł puszczać tych rund troszeczkę więcej. Troszeczkę biegu wylatuje, spoko, ale to chyba nie ma problemu większego. Jakbym poszedł tutaj jeszcze w no, kolejne tutaj oczywiście ataki, czyli w te Blaze Shooter. W ogóle nie wiem, czy tutaj nie mogę grać sobie pod Solo Monkey tylko jedną małpką, tylko i wyłącznie jedną sztuką, bo ona jest naprawdę mega silna. No ale zobaczymy. No ten upgrade'ik, budowanie pod 2-3-2, to jest chore. Zresztą widzicie sami, jak to wygląda. To jest po prostu cudowne. Tego możemy strzelić sobie jeszcze więcej tych pocisków. Więc to jest naprawdę kozackie, przekozackie w ogóle jest i mega, mega silne. To jest mega, mega silne. Więc stawiamy. Dobra, w tym momencie zmieniły nam się pociski. No, troszeczkę innego typu. Nie są to już blady, tylko są to strzałki zwykłe. To jest w ogóle ciekawostka, że tak to właśnie w ogóle wygląda. Nawet nie byłem tego świadom, że to akurat tak się zmieni, no ale spoko. Dobra, jak mówiłem, potrzebujemy coś do wykrywania camo. Więc postawimy sobie tutaj tylko i wyłącznie reaktor, zbudujemy go maksymalnie pod dolną ścieżkę, żeby on też szybciej troszeczkę atakował, bo to jest ważne, żebyśmy faktycznie tutaj mieli jak największą szansę na ściąganie tego camo. Szkoda, że nie mogę go postawić jeszcze tutaj z góry również, bo oczywiście to by nam dużo pomogło. No ale zostaje mi tylko i wyłącznie ta opcja, żeby on w tym miejscu właśnie nam stał. Więc puszczamy ten grunt więcej oczywiście, no i liczymy na to, że on zdąży ściągnąć to camo. Nie wiem, to w ogóle coś wpływa jeszcze na ten speed. Mam nadzieję, że tak, że teraz faktycznie ten ściąganie camo będzie jeszcze szybsze. Oby tak było, no bo inaczej będzie nam tutaj bardziej ciężko tutaj cokolwiek jakby grać. Więc zobaczymy. Czy ja tutaj jestem w stanie zmieścić gdzieś wioskę, żeby zboostować naszego tutaj kumpla? Żeby jego zboostować, prawda? Żeby on jakby miał leciutko większy zasięg. To byłoby w ogóle cudowna sprawa. Ale się nie da. Ale się tutaj nie da go nigdzie wcisnąć. Szkoda. Tu są miejsca jedynie na postawienie wioski. Możliwe, że później na tierze już 90, jak zobaczymy, że to sobie nie radzi, to zbudujemy to. Na razie spróbuję jeszcze na tym nie grać, więc zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Na razie puszczajmy tych rund więcej, no bardzo dużo, bo jak sami widzicie, dajemy sobie radę, więc puszczajmy tego. No w ogóle ta jednostka jest mega silna. Ta jednostka jest mega silna na tym upgrade'ie. Zdecydowanie. O dobra. Teraz już mamy takie pociski, więc bardzo fajnie, że to przynajmniej lepiej wygląda. Oczywiście też, jak będzie nam szło bardzo strategicznie, możemy użyć skilla. Tu też na tej mapie w ogóle wydaje się mega mocny. Przechodzą mi. Camo mi przychodzi, widzicie? Widzicie sami. Camo mi właśnie przechodzą.
To jest jedyna jednostka, która jest w stanie mi przejść do właśnie jest Kamo, czyli jednak reaktor nam tutaj nie... Jednak nasz Sagnia tutaj nie wyrabia, więc w takim razie zostaje nam chyba zboostowanie go. Nawet to boostowanie, nawet czy to będzie złe, że go zboostuję? Chyba nie, bo tak naprawdę jeszcze dam mu boosta jeszcze w inny sposób. Dobra, boostujemy go. Czyli będzie on sam w sobie już widział Kamo i oczywiście pójdziemy w górną ścieżkę, żeby jeszcze... Jaki to jest zasięg, zobaczcie, prawie całej mapy. Zasięg ma prawie całej mapy tutaj w tym momencie, więc wow. Puszczajmy tego więcej, bo teraz już chyba nic mu nie przejdzie. Teraz już nie ma opcji, żeby cokolwiek mogło mu tutaj przejść. Puszczajmy tego jeszcze więcej. Melzorn, zdecydowanie, to w ogóle będzie kozackie. To w ogóle będzie przekozackie, no zobaczcie z resursami. To będziemy mogli używać prawie cały czas, bo to ma bardzo krótki czas odnowienia, więc to będzie mocne, to będzie naprawdę mocny upgrade. No dobra, oczywiście. Będziemy budowali się tutaj dalej, budujemy dalej, czyli The Tag Zone. The Tag Zone z nim, zobaczcie, ta strona wyprawia. Co on z tymi pociskami wyprawia w tym momencie? Leci ich tak dużo, że nic chyba nie jest w stanie teraz tutaj się przez to przebić. Myślę, czy jeszcze by nie postawić tutaj jednak sobie alchemika, bo z alchemikiem to ta jednostka już w ogóle będzie przekozacka. Puszczajmy więcej run. Więcej run. Oczywiście, żeby nie przedłużać tego początkowego etapu, bo oczywiście wiadomo, że interesuje nas ta runda dalsza. Interesują nas rundy powyżej setne, jak to będą wyglądały, jak to się tutaj będzie wszystko prezentowało, ale to też wszystko mega bardzo przyspieszam, żeby też żebyście wy mieli bardzo fajny zbity materiał, bo to jest bardzo istotne. Jeśli dobiję do rundy do wyścigu 80, bo to jest max, ile mogę sobie tutaj brać, to wtedy wyjdę i wejdę, wtedy z tego co kojarzę chyba to się resetuje i będę mógł ponownie te wyścigi puszczać, więc na to liczę oczywiście, że tak będzie, że nie będzie tutaj tego ograniczenia, że nie będę mógł jakby tutaj kolejnych rund puścić, tylko i dlatego, że teraz puściłem tego aż tak dużo. Dobra, puszczajmy tego więcej. Ja bym zbudował jeszcze, to troszkę późno na to, ale dolną ścieżkę, żeby więcej zarabiać jeszcze przy okazji. Bo to wiecie, no pieniążki się przydadzą nam tutaj. Nie buduję farm, dlatego też właśnie ten boost może być dla mnie dosyć ciekawy. No i ten alchemik mnie mega kusi, żeby go postawić, ale dobra, na razie nie. Na razie grajmy tylko tą jedną jednostkę, zobaczymy jak daleko ona solo jest w stanie faktycznie dotrwać, czy daleko, czy też niekoniecznie. Czy też niekoniecznie, jak tylko oczywiście będziemy przegrywali. Zobaczymy. Na razie puszczam, nie wiem, która to jest runda aktualnie, ale na pewno daleka to jest runda w tym momencie już. Zresztą widzicie sami, że to już leci, widzicie sami, jak zaraz, jak pokaże nam się Zonguś, jest Zonguś, no właśnie. Jak już się Zong pokazał, to znaczy, że faktycznie to już jest bardzo daleka runda, no to już jest bardzo daleka runda, czyli 80 została już właśnie wypuszczona. Poczekamy sobie spokojnie, niech nam zaliczy tą rundę za pokonaną i następnie będziemy się tutaj boostowali dalej, czy po prostu będziemy budowali górną ścieżkę, czyli pod naszego tutaj Inferno i zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Inferno jest o tyle... Na początku jest on średniawy, bo ona zmniejsza zasięg znacząco. Zresztą za chwilkę wam to zaprezentuję. Free play oczywiście lecimy dalej. Jak budujemy Inferno, to na zasięg z tego bardzo wielkiego, który był poprzednio, zmniejsza się do takiego malusieńkiego, dosłownie malusieńkiego. Chociaż nie, to jest tylko graficzny efekt. Czekajcie, ja zawsze myślałem, że to jest efekt globalny, a to jest tylko graficzny, zobaczcie, normalnie bije. Wow! Ej, serio, ja myślałem, że to jest efekt taki normalny, że on bije tak bardzo malutko. A to jest tylko grafika. Dobra. On ma zasięg całego tego okręgu. On ma zasięg całego okręgu w tym momencie. Jeszcze jak ustanie on alchemikę, to już w ogóle nic tu nie przejdzie. Nie ma szans. Fajnie, testował nam się wyścig. Super, bardzo fajnie. Bo dzięki temu będziemy mogli teraz troszkę tutaj się pobawić więcej. Później tego wiele więcej tych rund. Dobra, tutaj ten strzela. Standardowy atak jest, więc bardzo spoko. Ej, powiem wam, to jest mega. Puszcza tych rund dużo, naprawdę dużo tych rund teraz puścimy. Dobra, budujemy jeszcze alchemika. Z tym, że zbudujemy tego alchemika pod górną ścieżkę, on go zboostuje, a następnie go stąd wyniesiemy. Czyli zbudujemy sobie heli. Heli, chodź tutaj. Lock in place. Tutaj. Aha, nie na patrol. Lock in place. W tym miejscu, maksymalnie u samej góry masz być. I za chwilkę oczywiście go wyniesiesz stąd. Już możesz go wynieść. Dobra. I teraz bierzemy go za fraki i wynosimy poza mapę. Z
ten sposób oczywiście, no, gramy dalej z solo Mikey, bo on, no, ciągle to jakby jest zboostowany aktualnie. On ma tego swego boosta, ale jakby nic go tutaj nie będzie dodatkowego jeszcze wzmacniać, więc bardzo fajnie. Teraz kolejna jednostka, którą chcę schować, maksymalnie chciałbym ją schować. Jak dobrze wiecie, no, irytujący jest ten jej głosik rzucanej tej plazmy, więc no ja ją zawsze lubię chować. Także ona to jakby nie miała wpływu na nic, więc to jest mega, mega istotna sprawa zawsze. Oczywiście standardowo dokładamy tutaj naszego techbota, żeby automatycznie go aktywował. Puszczamy go w to miejsce i techbot go będzie notorycznie zaktywował. No i w tym momencie zostajemy tylko i wyłącznie już puszczać rundy kolejne. Chyba coś tylko sobie jeszcze bada. No dobrze, ledwo leciał nasz tutaj jakby w tą falę ognistą i padł. Dobra, puśćmy tych rund mnóstwo, naprawdę mnóstwo w tym momencie. Może się nie przyblokujemy. Puszczajmy, tych rund ma polecieć teraz multum. Miliony tych rund chcemy zobaczyć. Bo zobacz, żeby zobaczyć maksymalną rundę, to potrzebujemy tego dużo. Jaki ten tier jest przechory, no zobaczcie sami. Ten tier jest chory po prostu, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Ta jednostka jest po prostu mega silna. Puszczamy tego, cały czas puszczamy. Bo ja mam wrażenie, że tego mogę puszczać naprawdę dużo. Tym bardziej, że tutaj za chwilę zbudujemy sobie jeszcze Ultra Boost. Ultra Boost też będzie mega silny, bo on go jeszcze bardziej przyspieszy. Ja wiem, że jeszcze świątynia jest, którego może boostować, ale wiadomo, że świątyni nie zbudujemy. No bo jak, prawda? No świątyni będziemy oczywiście budowali. Bo ona by brała udział sam jeszcze w gierce, a tutaj bardzo nawet nie ma miejsca, żeby jej postawić. Tutaj może jest miejsce, ale to też się nie da, widzicie? Nawet jakbym chciał, to chyba tylko tam, gdzie są aktualnie wioski, jestem w stanie postawić świątynię. W innych miejscach jest ona nie do postawienia, a wtedy ona będzie brała udział w grze, a nie ma brać udziału. To ma być wyzwanie tylko i wyłącznie dla naszego tank shootera. 5-5-5, a już jak widzicie, DDT są strasznie szybkie. I to już powoduje nam pierwsze problemy. I ja mogę chyba przez to przegrać, że one są takie szybkie. Która to jest w ogóle runda, że ten bad jest taki mocny? I co się tu wyprawia? Ten bad jest jakiś chory. Ten bad jest po prostu chory. To co się wyprawia po prostu dziwne. Czemu tak długo on tutaj żył? Którą ja mam rundę tak naprawdę? 140, czy jest te dalej? Ej, hola. Która to jest runda? 141, nie, czyli 140 to była runda. Czy jestem normalny? Tak, jestem normalnie na tej rundzie, a te bady są już naprawdę bardzo silne, są bardzo, bardzo silne, więc to naprawdę powiem wam, że wow, nie spodziewałem się, że tak szybko padnie. Szczerze mówiąc, tak, jak już zobaczyłem, jak ten atak jest mocny na badzie, znaczy standardowym, na rundzie setnej, to myślałem, że on dotrwa naprawdę bardzo daleko. Jak widzicie, każda co dziesiąta runda to jest boost dla badów, dla wszystkich tu oczywiście jednostek. Więc już sami widzicie, że już runda 140 stanowi wielką różnicę. Normalnie bad wlatywał i od razu był niszczony. Tutaj jest on w stanie nawet dolecieć do środka, zanim go jeszcze rozbije, więc to jest bardzo duża oczywiście różnica. Więc no, jest oczywiście ciężej. Pamiętajmy też, że teraz jest on jeszcze zboostowany, a przedtem nie był. Przedtem go nie boostowałem aż tak mocno, on był standardowy. Teraz to jest maksymalnie zboostowana już wieża. Wyżej to tylko mogę go zboostować za pomocą świątyni. Już nie ma wyższego boosta, który tutaj może mi pomóc w grze. Jeszcze z takich jednostek mniej jakby wchodzących jakby w rozgrywkę naszą całą, byłoby postawienie tutaj Gluganera. Gluganer jest to jeszcze taka jednostka, którą spokojnie moglibyśmy jakby zatwierdzić, że ona jeszcze może brać udział w naszej zabawie. Ona spowalnia, więc nie jest ona taka, że po prostu zadaje damage. O to głównie chodzi, żeby nic nie zdawało damage'a, bo to jest najważniejsze. Więc to jest mega, mega istotne. Jeszcze mógłbym postawić Heli na środku, żeby odpychał. Ja wiem, że on zadaje damage, ale już na tą rundę ten damage nie będzie aż taki wielki. Więc postawmy go w tym miejscu. On ma cofanie. Nie boostuje go w żadną inną stronę. Widzicie, ten damage jest prawie że żaden. On tego i wyłącznie będzie jakby odpychał. Czyli jak coś do niego podleci, to on go odepchnie. I tylko i wyłącznie chodzi o to, to jest jego jedyny cel, żeby stał i odpychał w tamtym miejscu. Nawet zboostniemy go jeszcze bardziej. Może będzie miał lepsze odepchnięcie w tym momencie. Ja nie wiem, co to w ogóle działa. Nie wiem, czy to odepchnięcie w ogóle w tym momencie nawet działa, bo jeśli działa, to jest mega słabe. Jeśli działa, to jest mega, mega słabe. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda.
wpuszczę jeszcze jedną rundę ekstra, chociaż już i tak ci jest mega ciężko, bo wszystko jest bardzo szybkie, no ale myślę, że jeszcze sobie z tą jedną rundą poradzimy tak naprawdę, bo chcę zobaczyć rundę 150. Runda 150 może być bardzo dla mnie ciekawa, bo tam się może coś ciekawszego nam pokazać, możemy tam faktycznie albo to przejść, albo przegrać, więc to jest ważne, żeby tamtą rundę zweryfikować. Teraz chyba powinna ta runda polecieć od razu, czy jeszcze poleci 49? 49 jeszcze poleci, dobra, w porządku, więc poczekam, oczywiście nie puszczę kolejnej rundy, bo 150 runda będzie ciężka, bo tam będzie podbicie znowu życia wszystkich jednostek oraz speeda, no oczywiście speed dla DDT też będzie bardzo mocno podbito, no w ogóle jest mega szybki już w tym momencie, bo samo DDT jest w stanie dotrzeć już do środka, a to jest daleko, wiecie mi, to jest bardzo daleko, jeśli DDT, oczywiście opancerzone, dociera wam do środeczka, no tutaj może być naprawdę mega ciężko nas to przechodzić i mamy runda 150. Tutaj spodziewam się jakichś tam już ekscesów pierwszych, że będziemy sobie nie radzili. Oby tak było, bo szczerze mówiąc jest to ciekawe. Dobra, DDT jeszcze spokojnie pokonujemy. Badzik. No dobrze, nawet jest w porządku, widzę. Chociaż nawet już te zakręty robi. Puśćmy dwie rundy. Dwie rundy puścimy od razu, bo tamta się kończyła, więc dostanę teraz znowu dwie rundy. Zobaczymy, jak to będą wyglądały. Oczywiście skille, jeśli mamy, to aktywujemy. Liczę, że sobie z tym poradzimy. Chociaż on ma chyba ograniczony popping, tak mi się wydaje. Że chyba nasz tarkshooter ma ograniczony popping. Więc to nie jest tak, że czym więcej baloników nam tutaj wleci, tym będzie lepiej. No nie, no, czym więcej baloników leci w nasz okrąg, tym jakby nie będę mógł każdego bić jednocześnie. Dlatego też te DDT docierają coraz to dalej, bo jakby są one, znaczy nie są one bite przez jakiś tam czas, bo ktoś inny jakby dostaje ten damage pierwszy. No tak to można ogólnie nazwać. No ale jednostka jest po prostu przekozacka. Zobaczcie sami, jak to fajnie wygląda oczywiście. To jest mega fajne, które nosi całej naszej rozgrywki. Zresztą widać tu, jakie to jest mega silne. Runda 153, a my ciągle jesteśmy w stanie się jakby wybronić, czyli cały czas nasz system tutaj sobie radzi. I to jest kozackie. Dobra, puśćmy jeszcze te dwie rundy ekstra. Ja bym to troszkę ryzykuję z tym wszystkim, no ale jednak już jesteśmy na takim etapie, że jak już przegramy, to nawet nie będzie nam aż tak bardzo szkoda, aż tak bardzo żal, bo i tak czy siak dotarliśmy mega daleko, naprawdę. Dotarliśmy już mega daleko w tym momencie, więc też możemy troszeczkę sobie to przyspieszać i używamy tylko skilli odnośnie tak shootera, nie używamy innych skilli, no bo wiadomo, że to nie o to chodzi, to ta jednostka ma nas wybronić. Od solo manki, chociaż solo manki też, jak to już mówiłem poprzednio, zezwala na budowanie większej ilości. Może zbudujmy faktycznie. A postawmy tutaj. To w ten sposób. Okej, okay, kolejna jednostka postawiona. Tutaj gdzieś kolejna wejdzie. Tu wejdzie kolejna. Dobrze, postawmy ich faktycznie więcej, bo tak naprawdę, no ja tego bardzo malutko postawiłem, prawda, ja o tym wiem, dlatego też faktycznie może warto to troszeczkę zmaksymalizować. Skoro gramy już pod solomanki, ale solomanki, gdzie pozwalają nam, znaczy pozwalam sam sobie de facto, budować większą ilość, to czemu z tego jakby nie korzystać, prawda? Czemu z tego jakby nie korzystać? Więc tym bardziej przydałoby się tego postawić przynajmniej kilka sztuk, żeby obrona była, no faktycznie maksymalna. Żeby później nie było, że przegrałem, bo nie budowałem nic, prawda? Że przegrałem na własne życzenie, jakby to się ładnie mówiło. Więc jeśli mogę, to czemuż by nie boostnąć troszeczkę naszej obrony? Tylko, że za dużo miejsca nie mam do budowania czegokolwiek. Znaczy, widzicie sami, że to już tak się jak sporo. To jest tak się jak sporo. Jeszcze gdzieś tutaj zmieszczę. Tutaj. Dobra, w porządku. Skilla oczywiście aktywujemy. Jeszcze mam te skille, prawda? No ale... Ja z tego nie wiem, czy będę korzystał, bo aktywacja ich będzie troszeczkę mnie uciążliwa, tak szczerze powiedziawszy. Więc nie wiem, czy będę z nich w ogóle korzystał. Jeszcze gdzieś tu jeszcze jest miejsce, gdzieś tu jeszcze jest miejsce w środku oczywiście, żeby to postawić na zewnątrz, nie będę stawiać, już może, a dobra. Wie co, na wlocie postawmy tutaj po dwie, po dwóch stronach. I tutaj również. Użyjmy wszystkie skille, bo coś mam wrażenie, że ta runda mogła przejść. Więc wszystkie skille, co tylko mogłem, użyłem w tym momencie. No i dobra, no i dobra. Tutaj mamy obronę zapewnioną, prawda?
No to już powinno być mocne. To już powinno być naprawdę mega, mega mocne. Więc liczę na to, że to sobie teraz poradzi w tym momencie. Jak aktywowałem coś, co nie powinienem. Gdzie jest moja myszka? Halo, myszka! Myszka, strzelaj! Wszystko naraz! Wszystkie możliwe pociski muszą lecieć! Gdzieś jeszcze tutaj wioska? Jest wioska, super, bardzo fajnie. 2, 3, 4, raz, 2. Tutaj u góry. Tak, tu u góry jeszcze zmieszczę. Wiem, że to może jest mały bułek, bo tylko spróbujemy jedną jednostkę. No ale wiecie, jak mówiłem, skoro maksymalizujemy nasze osiągi, to spróbujmy to faktycznie zmaksymalizować. Skoro maksymalizujemy, to czemużby nie zrobić tego w ten sposób? A zapomniałem, że mogę zbudować tutaj jedną wioskę. I muszę postawić tutaj mnóstwo tych wiosek przecież. Zapomniałem mówić o tym, że przecież gramy z tym boostem, prawda? Więc mogę to postawić w taki sposób, i razu więc tutaj jednostki dostanie tego boosta. No i bicie każdego rodzaju, to też jest bardzo ważne. Chociaż ja chyba i tak biję każdy rodzaj. Ja chyba i tak się biję każdy rodzaj, ale w razie W oczywiście jest to zbudowane, więc to mamy zapewnione. Jeszcze mógłbym tego speeda zrobić sobie, prawda? Żeby tego speeda jeszcze sobie strzelić do boosta, czyli tutaj ten upgrade'ik, ale to sobie na razie podaruję. To sobie na razie jeszcze tutaj podarujemy i pójdźmy tam z dwie rundy ekstra. Jak mówiłem, możemy teraz używać sobie skill troszeczkę bardziej, więc czemu by tego nie wykorzystać, żeby później tych rund kilka więcej. Dobra, puszczone. Puszczajmy skilla, bo coś słabo to wygląda. Coś mega słabo to wygląda, wam powiem szczerze. Wszystko się napuszczamy, wszystko, wszystkie ataki. Ojojku, to jest ciężkie, w tym momencie to naprawdę mega ciężkie, żeby to w ogóle przejść. Że widzicie sami, co się tutaj wyprawia. Co się w tym momencie już wyprawia. Używam skilli non-topper, jak tylko się aktywuje jakiś skill, od razu go używam. Bo już ja wiem, ja to już czuję w kościach, że to jest już prawie, że przegrana, no bo... No bo nie jesteśmy w stanie się bronić w nieskończoność tymi jednostkami tego typu. Więc to musi się wreszcie skończyć, ale jeszcze starajmy się to oczywiście przejść jak nie dalej. Jestem mega ciekaw, jaka będzie ta maksymalna faktycznie runda. No bo na razie jeszcze dajemy sobie jakąś tam radę. Ej, no myślałem naprawdę, że przegrałem o wiele wcześniej. Puściłem teraz dużo tych rund, bardzo dużo rund, bo będę używał cały czas skilla. Więc wiecie, jak używam skilla, to warto, żeby tych rund było dużo. Ty pamiętasz, że moje jednostki biją AOE, więc też... Ojojku, chyba przesadziłem. Chyba przesadziłem leciutko. Dobra, używamy tego. Wiem, że nie powinienem go używać, ale chcę przynajmniej dać sobie minimalną szansę jeszcze na wygraną. Bo to już jest przegrana. Ojojku, ale przygiąłem. Ale przygiąłem, chyba coś mi się tak wydaje. Wszystkie skille, skille, ratujcie mnie. Ratujcie mnie, skille, bardzo was o to proszę. Dużo tego puściłem. Puściłem tego zdecydowanie za dużo. Skilla tego mogę razu i aktywuję, bo naprawdę tutaj teraz potrzebuję ratunku. Teraz musi wydarzyć się cud, żeby to wygrać. Musiałby się cud jakiś wydarzyć, bo nie widzę tego już, żeby to wygrać. No nie widzę. Tego leci za dużo. Patrz, cała mapa jest zapełniona. Oczywiście jak mogę, pustuję nawet już tego Marinesa, zrzucam. Oraz zrzuciłem go raz, prawda? No ale nawet już jego bym zrzucił, nawet żeby tutaj wygrać. Bo jednak chciałbym to sprawdzić. No, gdzie możemy to jeszcze dotrwać? Ale też fajnie nawet sprawdzić taką siłę tych jednostek. Na razie jest spoko. Powiem szczerze, że jest troszkę zdziwiony. Ale już tam widzicie? Widzicie, już tam oni próbują jakby wyjść. Już bady próbują się kierować do wyjścia, a to jest źle. Bo wtedy właśnie DDT ma krótką drogę do przejścia, a DDT jest mega szybkie. I to mnie właśnie może pokonać. To już ma szybkość DDT. Pokonaliśmy to! Wow! Ej, my to serio pokonaliśmy! Opa, pójdźmy dwie rundy już tylko i wyłącznie ekstra. Nie będziemy puszczali tego więcej, bo jak zrobiliście, no już teraz było po prostu mega ciężko. A co dopiero później? A co dopiero później by było, więc no nie. No nie, 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 nie puszczamy tego więcej zdecydowanie. Oczywiście aktywuję te skille systematycznie, żeby one tutaj jednak nam leciały cały czas. Bo to jest ważne, żeby jednak tutaj mieć tą obronę zapewnioną. No ale ja już coś czuję, że to już będzie win, to już widać, że to już będzie... fail, że już przegramy to w tym momencie, no bo jak? Jak możemy się tak długo tutaj utrzymywać? Mamy tego oczywiście bardzo dużo, ale czy my tutaj w stanie wybronić się jeszcze tak mocno? Nie, nie, Speed z tego co pamiętam chyba psuł grę, tak? Speed chyba psuł grę. On chyba całkowicie psuł grę, więc tego nie budowaliśmy po ostatnim też, jak to nawet graliśmy z tym, to nie budowaliśmy Speeda, bo on psuł nam gierkę tutaj całkowicie, więc jego nie zbudujemy, teraz to przypomniałem, czemu go nie budowałem poprzednio również na Blunariusie.
też go nie budowałem właśnie dlatego, bo on psuł nam całkowicie rozgrywkę. Wszystko się lagowało, wszystko się mega szybko jakby rzucało i to nie było fajne, to nie było zdecydowanie fajne, więc teraz tego oczywiście nie chciałbym powtarzać. No bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz tutaj właśnie męczyli się z tymi lagami. Może byśmy byli mega, mega silni oczywiście, no ale jednak ta męczarnia z tymi lagami, no byłaby troszeczkę irytująca, mi się wydaje, więc to sobie akurat tutaj podaruję. A boostujemy się w ten sposób. Puśćmy te jeszcze dwie rundy całkowicie ekstra. No, szykujcie się, bo tutaj widzę, że naprawdę szykuje nam się, no mega, mega trudny pojedynek. DDT, znaczy Badzik wylatuje? Oj, właśnie o tym mówiłem. Te DDT są tak szybkie, że z tego miejsca samego środka już nam przeskoczył razem na koniec mapy i tego się chyba najbardziej obawiałem. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z waszego kochanego Bloons Tower Defense 6. Kciuki zostawione? Mam nadzieję, że tak. Dzięki. Na razie. Hej, hej.